W ten sposób się nie zmarnuje. Wspaniała. Pantofelki. Skąd je masz? Posag Danieli. Kopciuszek miałby wyjść za mąż? Za kominiarza? Będzie chciała to włożyć na bal. Odkąd to lud bywa na balach? Nigdy. Ale jest naszą przyrodnią siostrą, a zapraszają wszystkie panny. Nie jest szlachcianką. Nikt się nie spostrzeże. Po czyjej jesteś stronie? Co robicie? Wietrzymy twoją suknię na bal. Przecież mówiłaś, musi jej wystarczyć. Postarać. Pójdę na bal. Oczywiście. Nie wiem, co powiedzieć. Przykro mi, że nie uważasz się za moją córkę. Ja tylko pójdziemy jako szczęśliwa rodzina, jeżeli wypełnisz obowiązki i będziesz grzeczna. Co się jej stało? Nie chce, byś poszła. Jakaś kobieta jest dla mnie stworzona. Tak. Skąd wiadomo, że ją spotkam i że to właśnie ona? A jeśli się nie pojawi, albo jej nie zauważy? Naucz się uważać. Załóżmy, że Bóg posyła na ziemię dwie osoby, które miały szczęście się znaleźć, ale w jedną uderza piorun. Co wtedy? Koniec? Czy jeśli pozna się inną i on poślubi, będzie tą właściwą, czy była nią ta pierwsza? A jeśli zna się obie, to obie są właściwe, czy tylko pierwszą poznało się pierwszą?